Nastrój się nawet sobie. Nastrój się nawet sobie. Cezary Łasiczka, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nastrój się na Warszawie, w których to odcinkach, w którym to podcaście powracamy do korzeni, do początków Polskiej Orkiestry Kameralnej. Albowiem dzisiaj, kiedy czytamy różne wpisy w różnych źródłach, to wszystko wygląda pięknie, ładnie, radośnie. A tymczasem to, co się działo, emocje, przeszkody, wyzwania, kontrowersje, to jest najciekawsze. To warto zachować, pamiętać tak, żeby wiedzieć, że nawet najwspanialsze instytucje często rodzą się w bólach, trudach i po prostu w ogniu walki, jeżeli tak można powiedzieć. A w dzisiejszym odcinku pani Ewa Hamburger, kameralistka i skrzypaczka orkiestr symfonicznych. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana. I pan Andrzej Wróbel, wiolonczelista, kameralista i pedagog. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Czyli członkowie, założyciele Polskiej Orkiestry Kameralnej. No tak, ale ja powiedziałabym, że pierwsze miejsce należy się Andrzejowi, który był spiritus movens z tego właśnie. No bo zwykle te sukcesy później mają wielu ojców. Albo ci ojcowie zostają zapomniani. I według mnie, co chciałabym zaznaczyć, w tej chwili w ogóle się nie wspomina roli Stefana Sutkowskiego, który był szefem zakładanym przez niego na gruzach opery objazdowej, orkiestry i właściwie opery kameralnej, kiedy on po jakichś trudach wielkich dostał i fundusze i po prostu możliwości miał, żeby to organizować. I od niego zależało skład solistów, skład, jeśli chodzi o chór nawet też, wszystko organizował i zaprosił również, co najważniejsze, dyrygenta, którego wypatrzył Jurek Maksymiuk. Wtedy był po studiach już, przecież to jest i pianista, i kompozytor, i dyrygent. I dyrygował wtedy w Teatrze Wielkim. I właśnie jego zaprosił Sutkowski. Gdyby tego nie było, gdyby nie jego pomysł, to by tej orkiestry nie było i Symfonii Warszawy też by nie było. Czyli mamy ważny rozdział. Stefan Sutkowski zaprasza do współpracy Jerzego Maksymiuka. Tak. Ale no Andrzej to jeszcze uzupełni, no bo on był właśnie... Oczywiście Jerzy Maksymiuk, gdyby zetknął się z materiałem ludzkim, którym dysponował Stefan Sutkowski, to by powiedział dziękuję bardzo, to mnie zupełnie nie interesuje. Ale ponieważ pan Sutkowski zatelefonował do mnie, zaprosił do siebie... Ja nie mówiłam o orkiestrze, ja mówiłam tylko o śpiewakach. O śpiewakach, no nie. Tak? No więc, bo właśnie o śpiewakach. Jeśli chodzi o śpiewaków, to miał swój głos doradczy w osobie pani Lidii, prawda, która raz sama świetnie śpiewa chyba dalej. No i miała tych kolegów i koleżanek wystarczająco dużo, żeby rzeczywiście bardzo przyzwoitym poziomem zapełnić spektakle operowe. A z kolei no, tak się zrobiło, że pan Sutkowski, widząc zresztą mój zapał też, ja wtedy pracowałem w Filharmonii, akurat w tym momencie, w którym to było. I fakt, że tam trzeba było przychodzić na 9, a do opery kameralnej na 10, spowodował, że przestałem lubić Filharmonię. No i przeniosłem się właśnie do opery kameralnej i tam pan Sutkowski dał mi, jak to się mówi, placet na to, żebym
zapraszam, kogo uważam, wierząc, że nie zaproszę byle kogo. I rzeczywiście chyba się to udało, bo w pewnym momencie w orkiestrze, jeszcze nawet nie Polskiej Orkiestry Kameralnej, bo to dopiero powstało, ta nazwa, jak rzeczywiście Maksymyk wykazał się, to śmieszne brzmi może, ale wykazał się kolosalną umiejętnością wyciągnięcia od nas tego, niektórzy nawet nie podejrzewali, że takie mają możliwości, a z prostego powodu, że nie widzieli tego. Dopiero Maksymyk umiał coś tak sugestywnie objaśnić, prawda, że nawet osoba, która do tej pory wydawała dźwięki, tak, to nagle się okazało, że potrafi też grać. No i po, nie wiem, to za 3-4 lata chyba trwał ten stan, w którym Maksymiuk, zresztą oczywiście legendy chodzą o jego sposobie pracy, prawda, o takich tam, że niektórych nie lubił, prawda, niektórych lubił. Albo zmuszał muzyków, żeby grali solo w samym środku próby. No tak. No to była jedna... To nic takiego, to jest... No nie nic takiego. To jest jednak duże wyzwanie i niekoniecznie pokazuje autentyczny poziom danego muzyka, bo wiadomo, że grać, zwłaszcza przed kolegami, nagle samemu, to często i nerwy, i po prostu zdarza się bardzo często, że to jest poniżej możliwości danego człowieka, ale... Te metody wychowawcze czy pedagogiczne zmieniły się na przestrzeni lat. No ale to się zdarza i w symfonicznych orkiestrach. Ja pamiętam, że jak tylko przyszłam do Filharmonii Narodowej, graliśmy chyba 6. Czajkowskiego symfonię. I tam chodziło, Kort sobie nie mógł poradzić, żeby to spiccato było dobre, takie ostre i delikatne w jednej z części. I nagle mówi, proszę, i ja. Ale ja już miałam trochę doświadczenia w takich historiach. Ale w każdym razie, gdy zagrałam pierwsza, to zagrałam tak prawie, jak na ile mnie stać normalnie. Ale jakbym już czekała, jeden gra, drugi gra, trzeci, czwarty, to już jest no dobrze, trudno. Czyli, ale to jest... czyli grają państwo w Warszawskiej Operze Kameralnej. Stefan Sutkowski zaprasza do współpracy Jerzego Maksymiuka. I czy pamiętają państwo ten moment, kiedy w ogóle powstaje pomysł, słuchajcie, no robimy to, co robimy, ale może byśmy robili co innego też. A to było kilka dobrych lat. To było czy kilka to się lat... wykuwało? Najpierw musieliśmy dojść do takiego poziomu, który mógłby sprawić, że my, mając cel taki, żeby przede wszystkim spotkać się na koncercie, grając w Carnegie Hall, to był nasz i Maksymiuka. Czyli Carnegie Hall był takim skrótem myślowym, skrótem myślowym, tak, takim jest. Szczytem. Takim szczytem, a oprócz tego były wtedy chyba dwie takie wiodące orkiestry kameralne w świecie. Barszaj i Neville Marriner. I to było nasze po prostu, i Maksymiuk też słuchał ich, prawda, i zachwycał się. U nas w Polsce był zespół Karola Tojcza, zespół filharmoników i był to też bardzo świetny zespół, który miał charakterystyczne brzmienie, prawda? Cudowny dźwięk i to było najświetniejsze. A u Maksymiuka, Maksymiuk przy swojej energii niesamowitej miał taki cel, zrobić z tych ludzi, którym ma do dyspozycji, ludzi, którzy potrafią grać bardzo precyzyjnie pod kątem, przede wszystkim czas dla niego znaczył bardzo dużo, zresztą do dzisiaj chyba, żeby był w stanie precyzyjnie zagrać bardzo szybkie tempa, no ale przede wszystkim właśnie artykulacyjnie i tak dalej. Także wrażliwość na niego, na dyrygenta. Maksymiuk widział w tych muzykach więcej niż oni sami widzieli w sobie. No
może trochę nie aż tym, tak, ale on, nie, on wiedział, że może... Ktokolwiek. To znaczy, on dobierał sobie nas, bo na przykład dla niego ktoś, kto jest flegmatyczny i bardzo łagodny i gra może nawet pięknie, ale nie konwulsuje, pamiętasz takie słówko? Więc to ten człowiek był dla niego niepotrzebny. I dlatego u nas była wielka ilość ludzi, którzy przewinęli się przez tę orkiestrę początkowo, aż wreszcie się ustalił pewien skład, który odpowiadał jemu i ja na przykład byłam szczęśliwa, że tam się znalazłam. A kto wymyślił nazwę? Andrzej Wróbel. Ja. To pamiętam, bo Maksymiuk bardzo często odwiedzał nas w domu, no i tam słuchaliśmy właśnie płyt, między innymi Barżaja, między innymi Marynera, a to jakichś tam jeszcze innych płyt z no, muzyką, którą żeśmy grali, czyli tam takie symfonie klasyczne, Mozarta, czy Haydna i tak dalej. No i właśnie przy którymś, ja chyba pamiętam, że to było, mieliśmy w Akademii, wtedy w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej koncert, na którym żeśmy grali rozmaite takie rzeczy, tam między innymi De Nativitate, symfonie, tam jakieś ten, i między innymi takie divertimenta Haydna, tam 16-taktowe. Z których Maksymiuk zrobił rzeczywiście no, klejnoty. Na tym koncercie był też Waldorf, którego opinię każdy musiał brać pod uwagę. No i właśnie jak on napisał, że były te perły, prawda, rzucane ze estrady przez muzyków Maksymiuka. Dobrze, nie przedwieprze. Właśnie czekałem, co on powie. Nie. No to właśnie te perły. Zresztą być może, że użył słowa brylanty. Był zachwycony. I to ja też uświadomiłem sobie, no dobrze, no przecież nikt nie przy zdrowych zmysłach nie będzie kwestionował zasług zespołu Barszaja, prawda, czy właśnie Marinera, czy Deutsche, czy... Ach, tam przecież jeszcze były Janigro, no dużo było takich orkiestr w Europie. Tego nikt nie będzie kwestionował. Ale czegoś takiego, jak robi Maksymiuk, tego nikt nie robi. W związku z tym, jako coś, co należy wyeksponować, uważam, że powinno się to nazwać jako naszą specjalność, czyli to Polska Orkiestra Kameralna. Ona ma tę możliwość zrobienia tego, co chce Maksymiuk, a z kolei Maksymiuk miał tę możliwość wymyślenia tego, czego nikt nie wymyślił do tej pory z innych dyrygentów. Także te dwa elementy naraz, które się złożyły, no, dały ten asumpt do tego, żeby powiedzieć, no jesteśmy wyjątkowi. Maksymiuk, jak powiedziałem już na początku, chyba troszkę był niechętny, że to za górnolotna, że to jeszcze nie teraz, jeszcze może za 10 lat, jak popracujemy i tak dalej. No ale dał się w końcu przekonać, też nie protestował przeciwko tej nazwie Sutkowskiej. Nie wiem, czy pamiętasz, pierwszy plakat z napisem Polska Orkiestra Kameralna to taki Adrian Mirewski, on był tam basem i plastykiem też. Także to bardzo takie liternictwo charakterystyczne było. No właśnie, czyli zyskało to taką pełną akceptację, no bo i dyrekcji, prawda, i dyrygenta. No i... A jak czuje się muzyk, kiedy słyszy jeszcze nie teraz, myślę, że za 10 lat, czyli z jednej strony jest ten szczyt, Carnegie Hall, czy ten przysłowiowy szczyt, a z drugiej strony dyrygent, szef mówi, słuchajcie, co najmniej 10 lat, żebyśmy w ogóle przyjęli nazwę, a dopiero jeszcze kolejne... Nie, to chyba, Andrzej, przesadziłeś troszeczkę to, z tym za 10 lat. Może to tak by wpadło wtedy w tym, dla niego to było zaskoczenie, że... Jasne. Ale czuli państwo, że jak gdyby ten szczyt jest w zasięgu? Tak, że on jak gdyby się wydarzy to prędzej? To były czasy, kiedy Polska była zamknięta. Myśmy nie znali za dużo nagrań. Kupowało się płyty w ośrodku czeskim, węgierskim, żeby coś wiedzieć. I wiedzieliśmy coś ogólnie, co się dzieje w świecie i marzyliśmy o tym, żeby się wyrwać stąd i mieliśmy zapał niesamowity. Przede wszystkim w orkiestrach jest normalnie tak, że jest dyrygent i jest w orkiestrze jest człowiek, który pilnuje czasu.
orkiestra gra, dyrygent dyryguje i przychodzi czas, że trzeba zrobić przerwę. I tak normalnie inspektor mówi, panie dyrektorze, już czas, tak. U nas tego nie było. Myśmy wszyscy, to nie było to, że było narzucone to, tylko po prostu pracowaliśmy z wielką frajdą. I właśnie tam się zebrał taki zespół ludzi, którzy mieli zapał niesłychany do tego, bo wreszcie nie gdzieś jakaś tam orkiestra, dyrygent za każdym razem inny przychodzi, coś tam. A tu mieliśmy po prostu człowieka, który miał wizję tego, co robi i potrafił, chociaż nie, czasem niehumanitarnymi metodami, To jest bardzo interesujące, bo kiedy rozmawia się o czasach PRL-u, to wiele osób właśnie w tym, że tu była szarość, byle jakość i też odcięcie od Zachodu, upatruje no, jakieś takie, że to było powodem, że ludziom się po prostu nie chciało, tak? To znaczy, że już zostali zamknięci w tym, jak gdyby byli skazani na pewien niebyt. A inni, tak jak państwo, w tym niebycie, w tej szarości upatrywali szansę, że no dobrze, możemy się stąd wyrwać, możemy się pokazać, ale musimy pracować. Myśmy byli świeżo, zwłaszcza, bo ja troszeczkę byłam już po Nigdy studiach. Nigdy takiej sytuacji nie było, nie opowiadaj. Byliśmy nie świeżo po studiach. No nie, świeżo po studiach byliście. No. Dobrze, Andrzejku. I po prostu wszyscy marzyli. Po to przecież to jest ciężka praca od dzieciństwa z tymi skrzypcami. Ja pamiętam, że zaczynałam na fortepianie i ubóstwiałam fortepian. Fortepian jest świetny, bo można jednego dnia coś tam się nauczyć, a na skrzypcach z 5 lat, nie, zanim się w jakieś dźwięki czyste wyda. Ale właśnie o to chodzi. I moja mamusia miała przyjaciółkę, która była pianistką i ona jej powiedziała, słuchaj, przenieś ją na jakiś instrument orkiestrowy, bo w fortepianie wiadomo, trudno, w ogóle trudno, jest dużo strasznie pianistów, poza tym trzeba mieć szczęście, trzeba trafić na pedagoga i tak dalej, a jak w orkiestrze, no to gdzieś się zawsze załapie. No i ja zostałam przeniesiona na te skrzypce i nie, to była tragedia. Myśmy wtedy mieszkali w Katowicach, ja miałam, na skrzypce trzeba było nastroić, do strojenia chodziłam do Świrka, bo Świrek mieszkał, wiesz, to jest taki lutnik, tak, był słynny. Grałem na jego wiolonczeli. Tak, no. W każdym razie do Świrka miałam niedaleko i chodzi mi nastrajał te skrzypce. Także to jest trudna praca przez tyle lat. Wszyscy pracowaliśmy, mając ten cel, żeby potem móc wykorzystać to, że się umie, że się czuje, przede wszystkim, że się czuje. No i dlatego w nas to była taki ogień. I Maksymiuk miał swoje, właśnie on nas jeszcze przez swoją energię jakoś podbiło ten bębenek i byliśmy bardzo, ja byłam bardzo szczęśliwa, że miałam wtedy małe dziecko. Oczywiście, że to już jak się ma chybą brodę, to łatwiej jest zwrócić uwagę na ten aspekt. Mianowicie, że wtedy dokonywały się, tak jak pan to mówił na samym początku, prawda, dokonywały się rzeczy, których wagi w tym momencie tak na 100% nikt nie mógł docenić. Każdy mógł mieć nadzieję, prawda, że z tego coś wyjdzie, prawda, ale to nie ten niezadowolony, prawda, bo trzeba dużo pracować, tam Maksymiuk niezadowolony, bo nie wszyscy potrafią spełnić jego oczekiwania. No, tych momentów, zachwytów i tak, momentów znaczy, takich trudnych też trudnych, było dużo. Było wystarczająco dużo zarówno po stronie wymagającego, czyli Maksymiuka, jak i po stronie naszej, której no, staraliśmy się te wymagania spełnić, co się równało temu, że nagle ja przykładowo dzisiaj, nie mając żadnych wobec siebie na jakiś tam temat wymagań, przez to, że Maksymiuk ma, ja też mam wymaganie, dlatego, że ja zrozumiałem, o co chodzi. I ta przyjemność z tego, że się rozumie,
nawet jeśli to się nie rozumiało, ale jak się wydawało, że się rozumie, dawała też motywację do, no to trzeba to popracować, trzeba poćwiczyć, żeby to móc spełnić. To jest bardzo ciekawe, bo kiedy dzisiaj mówimy o takiej pracy ponadwymiarowej, to raczej postrzegane jest to jako wykorzystywanie, tak, albo jako dodatkowe coś, a państwo mówią mi o tym, że wy po prostu pracowaliście niemalże 24 godziny na dobę, no nie, ale, no, ale chcieliście, ale, tak? Ale próba była bez końca tyle, często. Ile trzeba. Tyle, ale ile czasem, trzeba. Tak jak Andrzej mówi, były różne momenty. Były momenty, Maksymiuk jest wybuchowy, emocjonalny i my też na ogół. I czasem zdarzało się, że dochodziło do takich jakichś sytuacji, że Maksym wybiegał z sali prób, trzaskał drzwiami, a ponieważ miał szybki samochód, to my zostawaliśmy i nie szliśmy do domu bynajmniej, tylkośmy się zastanawiali, co on robi, gdzie on pojedzie. Czy wróci? Czy się gdzieś nie rozwali. I dzwoniliśmy, pamiętasz, do pani Kiriackiej, żeby się zapytać, czy Jurek... A tak, jest. Przyjechał, wyleciało z niego to wszystko i te nerwy i wszystko było okej. Okay. No i właśnie pytał, dlaczego pan nie konwulsuje, tak. Czyli przy zbyt małej ekspresji, albo dlaczego panu nie napęczniewa? Chodziło o mięsień ręki, który nie jest odpowiednio napięty. Takie anegdotki oczywiście są śmieszne, prawda? No, nawet ktoś tam napisał książkę, ten wariat Maksymiuk. To są rzeczy, z których na dobrą sprawę nic nie wynika, dlatego że jakieś tam lapsusy językowe Maksymiuka, mnóstwo można by było znaleźć, no ale i co? A to, na czym polegała jego odkrywczość, nie wiem, w tamburetce na przykład, czy w jakimkolwiek... Czy w Bartoku? Ja nie zapomnę Bartoka drugiej części, jak wygraliśmy. Tak jest. No to o tym się nie mówi. Ja wiem dlaczego, bo jak się powie napęcznieba, no to jest śmieszne już z samego brzmienia. Natomiast spróbuj określić, na czym polegało to coś w drugiej części Bartoka, prawda, czy w tamburetce Jarzębskiego. Tego się nie da powiedzieć, dlatego chętnie chyba człowiek to przemilcza, no bo co, może jakby poetą był. Znaczy, by się dla mnie te powiedzonka są ciekawe, bo one pokazują, że potrzeba jakiegoś języka, który jest zrozumiały dla osób, które wspólnie... Akurat jeśli chodzi o naszego szefa, to ten język jego to niekoniecznie był ten, który myśmy chcieli rozumieć i rozumieliśmy. Niekoniecznie. To była taka historia, że właśnie te jego powiedzonka, myśmy mieli teczki do nut, żeby nie kłaść bezpośrednio na pulpicie. Oni, nie wiem, też chyba powinni mieć teczki, w których leżały odpowiednie nuty, których używaliśmy do danych prób. I one miały w środku biały papier, wyłożone były. I mieliśmy dwóch kolegów, którzy, Grześ Kozłowski i Paweł Gadzina, którzy skrzętnie zapisywali te różne właśnie przedziwne powiedzonka, jakieś właśnie, prawda, typu tego, co pan zacytował. Także ja mam tę teczkę, wyobraź sobie. Bo wzięłam Grzesia, jak odchodziłam ze zespołu, mówię, Grześ, wy macie teraz nowe teczki, to ja bym tę teczkę wzięła. I tam jest, mówię ci, cała strona olbrzymia tych właśnie przekomicznych zapisków. Na stronie Orkiestry Sinfonia Warszawia jest piękne zdjęcie pod hasłem Polska Orkiestra Kameralna, ale takie mam wrażenie, że to już jest bardzo późne. Myślę, że to jest Sinfonia Warszawia. No właśnie, a ja mam takie zdjęcie z Abbey Road Studios, proszę. No to jest nasze. A to już ciebie nie było, Andrzejku. Nie, to ten, bo to daje się no. To jest Abbey Road. Z wyjazdu jakiegoś. Nie, tak. To jest z nagrań. Przecież myśmy... Ach tak, no tak. Mieliśmy... Legendarne spotkanie z zespołem The Beatles. Właśnie ja tego nie pamiętam. Jurek to opowiadał, że właśnie panie były tak rozkojarzone, że musiał opóźnić próbę.
Ja tego nie pamiętam, a byłam wtedy. Gdyby tak było, to może, ale nie wiem. Może McCartney was po prostu zaczepiał i był zachwycony tą legendarną tak, orkiestrą. W każdym razie to była fantastyczna rzecz, że myśmy mogli nagrywać w tym studio i nie pamiętam niestety nazwiska tego reżysera, który podobno był jednym z najlepszych. I oni byli zachwyceni, jak myśmy grali. Ale na przykład graliśmy, brandenburskie koncerty były nagrywane. Tak. Ale niestety myśmy nie mieli naszego trębacza tak wspaniałego. Natomiast mieliśmy zaproszonego Guy Touraut, który był wtedy... Nie stanął na wysokości zadania. Jak najbardziej stanął. Jeszcze był lepszy. Najlepszy, był wspaniały. I najlepszy w świecie chyba w tym czasie. Przepraszam, kto to był? Guy Touraut. I on jak grał, zagrał całą tam część w Brandenburskim. I Jurek zachwycony był, że po prostu... Nic dodać, nic ująć. I mówi, a da się jeszcze raz? A proszę bardzo, jeszcze raz zagrał. Więc to było dla niego niepojęte zupełnie. Ale orkiestra... Właśnie jeśli chodzi o koncerty brandenburskie, wszystkie 6 graliśmy na takim dużym tournée po Włoszech. W ogóle bardzo często byliśmy we Włoszech. I graliśmy w Piacenzy chyba, na wolnym powietrzu i już jeśli chodzi o pewnych instrumentalistów, to już te pierwsze koncerty przeszły i oni się już rozebrali. I po 6 koncercie brandenburskim bisy i żądają tam i krzyczą, że jakiś właśnie bis, w którym potrzebni byli właśnie ci muzycy, którzy... I ponieważ to tak długo trwało, więc oni przylecieli w spodniach jeszcze od fraka, ale na górze już mieli jakieś bluzeczki i siedliśmy, graliśmy. I była wielka owacja, cieszy się. W ogóle dużo było różnych takich bardzo... A wspaniałych. Pamiętają państwo pierwszy koncert, kiedy poczuliście, że ta ciężka praca, którą włożyliście, nie poszła na marne i że właśnie chyba zaczyna się... Wspinaczka no na ten sam szczyt. No to chyba Filharmonia, prawda? No narodowa, nie wiem, no, ten ty pamiętasz ten... Filharmonii, to był bez Maksymiuka. No. I ten... Zaskoczyłeś. Ja widzę zdziwienie na twarzy pani Ewy. Tak, no, nie, no dlatego ja pamiętam to bardziej. To był pierwszy? Tak mi się wydaje, bo ten... Jak graliśmy Persa. Maksymiuk był wtedy w Ameryce z Wosprem. Ja wiem, że ty miałeś zlecenie, żeby poprowadzić. Także to nie... No, to było tam tej Persa, ale mi się wydawało się, że ten koncert, o którym wspomniałem, czyli ten w uczelni, na którym był Waldorf i na którym żeśmy grali, prawda, te dobrze perełki Haydna. Zresztą naprawdę wyjątkowo, tak jeszcze, jak mam się jeszcze czymś pochwalić, to jeśli chodzi o repertuar to Maksymiuk do jakiegoś stopnia miał zaufanie, że mu nie polecę czegoś, co będzie niedobre. A Stefan Sutkowski jak zareagował na powstanie Polskiej Orkiestry Kameralnej? No był zadowolony. No nie, no zareagował bardzo dobrze, to mu, no, tak jak powiedziałem, no po pierwsze się zgodził, chociaż tak. Ten mógł się nie zgodzić, a no, poza tym zaangażował właśnie tego plastyka do wymyślenia liternictwa specjalnego dla Polskiej Orkiestry Kameralnej. No i nie da się powiedzieć, żeby nie był z tego dumny. Było parę takich tam, czy wyjazdów, czy koncertów tutaj, recenzji, gdzie też z tą nazwą właśnie już było. Wiadomo, no, że byliśmy związani z Warszawską Operą Kameralną. Tak, prawda? Oczywiście, że to nie tylko dlatego. No, no niestety ta sielanka z posiadania takiej świetnej orkiestry dla Sutkowskiego, ona się skończyła w momencie, w którym pan Wybrańczyk wyprowadził orkiestrę. No i właśnie ten Sutkowski dostał
No, ja zostałem, tam jeszcze ktoś, nie pamiętam, Marek. Zostałeś w chyba, czy... operze. W operze. Tak, no bo uważaliśmy, że tak nie uchodzi. No, ale historia udowodniła, że właśnie uchodzi, no bo z tego zaczynu, którego jest... W każdym momencie jest, nawet teraz, mimo że już nam nie pamięta o polskiej, to ten ferment tej polskiej orkiestry, on jest. I bez względu na to, czy ktoś tam będzie sobie myślał, że to jest jego wyłączna zasługa, że to jest zasługa Mnuchina, czy to jest zasługa i tak dalej. No to nie. To jest zasługa tego, że po pierwsze dopuściło się model pracy, który proponował Maksymiuk, nigdzie do tej pory nie spotykany. Więc to już dawało i Symfonii Warszawa, zresztą może tutaj w tej sali nie powinienem tego mówić, ale wydaje mi się, że w tamtym czasie Symfonia Warszawa była bardziej charakterystyczną i bardziej rozpoznawalną orkiestrą niż teraz. Bo ale teraz... to jest oczywiste, bo przede wszystkim jak powstała Symfonia Warszawa? Przez powiększenie Polskiej Orkiestry Kameralnej. Ja na przykład musiałam odejść, bo po pierwsze już troszkę dość było, bo wszędzie, gdzie graliśmy, to trzeba było dostosować się do oczekiwań, do zaproszenia związanego z jakimś programem. A ponieważ nasze hity to był Divertimento Dvořáka, Divertimento Mozarta, Czajkowski przede wszystkim. Czajkowskiego chyba już po prostu jakieś rekordy pobiliście. Tak, ale rzeczywiście to było, ale nigdy nie było tego, że nam się nudziło to granie rzeczywiście z Maksymem, bo jednak za każdym razem mieliśmy ten ogień. Ale w pewnym momencie ja już się męczyłam. Poza tym się trochę ludzi pozmieniało, podchodzili, przyszli nowi. A poza tym miałam córkę, która zaczęła dorastać i musiałam odejść. Także z bólem serca odeszłam z tej orkiestry, ale cały czas jakoś najbardziej czuję sentyment do tej pracy i uważam, że to było szczęście, żeśmy mogli tak, w taki sposób pracować i takie utwory grać i w takim cudownym czasie, mimo że był trudny dla Polski, bo przecież na przykład byliśmy w 81 roku, byliśmy w Australii. To zresztą to była jedyna orkiestra chyba, która zrobiła taki tour around the world. Bo pojechaliśmy przez Chiny, Japonię, przez Honolulu, gdzie mieliśmy międzylądowanie do Australii, z Australii po wielkim turnę do Stanów, ze Stanów do Niemiec, gdzie jeszcze mieliśmy turnę i dopierośmy wrócili. Także ja mam do dzisiaj ten bilet around the world. No.